Obłęd lewactwa amerykańskiego. No jak zwykle obłęd lewactwa amerykańskiego. Kto tym razem? No tym razem to jest Uczelnia Krzyża Świętego. Jest to katolicki college w Worcester w Massachusetts w Ameryce. College założony przez katolików, przez jezuitów w 1800 latach, 50-tych, 60-tych. Na początku to był męski tylko, później zaczęli przyjmować kobiety, później zaczęli przyjmować wszystkie inne wyznania, no i bezwyznaniowe. No i ostatnio największy numer jest, dotyczy maskotki klubów sportowych. Jest to maskotka krzyżowiec. No jest to taki bojownik, rycerz na koniu z krzyżem. Także jest to rycerz, który brał udział w krucjatach, czyli crusader. Nie jest to krzyżak, tak jak Polacy powiedzmy mogą pomyśleć, że krzyżacy byli w Polsce. No tyle tylko, że to był jeden z zakonów, który tam zmienił się po tych krucjatach, no i później w Europie działał. No ale wracając do krzyżowców i do tych krucjat i do tych crusaders, doszli do wniosku, Rada teraz ma głosować nad tym, czy zmienić tą maskotkę. Ta maskotka jest w zasadzie już prawie 100 lat, bo to się zaczęło w 1920 roku. W tym czasie oni wcześniej się nazywali Tomahawk, czyli Chupaga, można powiedzieć, no ale to w tym czasie to było indiańskie jakieś takie, to nie bardzo było, nic nie miało wspólnego z chrześcijaństwem. W tym czasie 100 lat temu to ludzie tak chcieli się związać z Indianami, tutaj z tym Native Americans, no ale Kościół College katolicki doszedł do wniosku, że w zasadzie to byli jezuici, no to jeździli tam bronić tej ziemi świętej w Jeruzalem, brali udział w tych krucjatach jako walce przeciwko temu, że muzułmanie tłukli tych chrześcijan i Żydów, wyżynali na ziemi świętej, nie pozwalali na przyjazd tych pielgrzymów do Jerozolimy, zajmowali w zasadzie wszystko, co tylko mogli, Konstantynopol, tak jak dzisiaj to jest Istanbul, ale to wszystko się w tym samym czasie dzieje. Europa była zawładnięta przez te 300 lat, kiedy Muhammad w latach 700 naszej ery, jego religia, Arabi, muzułmanie w zasadzie opanowali Persję, opanowali całą północną Afrykę, zaczęli wchodzić na południe Włoch, na Sycylię, tak jak mówiłem, Hiszpania została opanowana, Bułgaria, Portugalia, Grecja, także ta nawałnica muzułmańska, arabska, była nieustanna od 700 roku do 1096, kiedy była pierwsza krucjata, no i później była jakaś druga i trzecia, no ale to wszystko było pod konto tego, że była inwazja muzułmanów siłowa, oni wyżynali, wybijali chrześcijan, Żydów, kazali płacić podatki, kazali się przejść na muzułmanizm, wybijali facetów, mieszali się i płodzili dzieci z lokalnymi kobietami i także to było bardzo kilkaset lat jakiś postęp. Sobieski w 1610 latach w zasadzie wygonił Paszę Mustafę spod Wiednia, no bo Wiedeń w zasadzie jakby upadł, no to już byłby koniec Europy, no ale Polacy, Sobieski z rycerzami, z kawalerią przyszli w odsieczy i w zasadzie załatwili całych tych Turków, załatwili tych muzułman i od tego czasu to wszystko powoli już w zasadzie padało przez następne 300 lat. Imperium Otomańskie to zostało zlikwidowane w sumie do Turków, załatwili
załatwili tych muzułman i od tego czasu to wszystko powoli już w zasadzie padało przez następne 300 lat. Imperium Otomańskie to zostało zlikwidowane w sumie dopiero po I wojnie światowej, kiedy tam ich rozebrali, Irak powstał i te wszystkie Palestyny, nie Palestyny, ale to wszystko są jakieś pochodne tego Imperium Otomańskiego. Kiedy ta maskotka powstała? No, ta maskotka powstała w 1925 roku, kiedy był bardzo silny antykatolicki ruch, w zasadzie to sterowany przez Ku Klux Klan, czyli ten KKK. To był bardzo antykatolicki ruch, to był amerykański ruch, który w zasadzie walczył z katolikami. No i oni otwarcie byli w Senacie, politycy nie ukrywali swoich powiązań z Ku Klux Klanem. W Oregon miała przejść taka... miało przejść prawo, żeby likwidować katolickie szkoły. No bo prawda jest taka, że w Ameryce jednak dużo tych katolickich szkół, franciszkanów, jezuitów i tak dalej było otwierane, bo katolicy to była jednak drugiej kategorii klasa ludzi, bo większość to było dla WASP, czyli White Americans Saxo English, także to był biali Anglicy, protestanci. No także, że dla katolików niedużo było miejsca, także chrześcijanie, katolicy, to jedyną ich szansą na jakieś wykształcenie to były te szkoły katolickie. No i w tym Oregon ta likwidacja tych szkół katolickich miała nastąpić, no ale to nie przeszło, ale to miał być taki model na całe USA. No i cały ten Krzyż Święty w tym Worcester, oni na złość wszystkim, bo byli wyzywani jako Crusaders, no to oni wszyscy na złość zrobili, mówi tak, wy nas wyzywacie, to my się nazwiemy Crusaders, tak samo jak uczelnia naszej pani Notre Dame, to oni się nazwali bijący się, walczący Irlandczycy, czyli Fighting Irish, no i to zostało do tej pory. I najgorsze w tym wszystkim jest to, że na dzień dzisiejszy, dlaczego oni tak robią, dlaczego oni tak reagują, oni mniej więcej reagują podobnie, tak jak papież. Papież po prostu wszyscy plują, a on się po prostu ociera i mówi, że będzie lepiej. Nigdy nie będzie lepiej, nigdy nie będzie lepiej, bo ci, którzy są przeciwko nazwie tych krzyżowcy, no to w zasadzie oni nie mają nic wspólnego z tym Krzyżem Świętym. Oni nie mają i następny stopień będzie, żeby zmienić ten Krzyż Święty, nazwę Krzyża Świętego na coś innego. Oni nigdy nie odpuszczą, oni po prostu ludzie uczciwi powoli odpuszczają sobie, a lewica atakująca nigdy nie odpuszcza i nigdy jest im mało. Śmieszne jest to, że zaczęło się od tego, że jakieś dwie dziewczyny o jakichś dziwacznych nazwiskach, kompletnie niechrześcijańskich, napisały w tej gazecie, tak na marginesie nazwanej Crusader, no bo tam wszystko jest nazwane Crusader, i oni mniej więcej napisali to tak, że na dzień dzisiejszy to, że tak, że krzyżowcy walczyli tam z muzułmanami, to jest to nieprzyjemne dla muzułman w Ameryce i powinniśmy to zmienić. Nawet jeżeli jest jedna osoba, której to przeszkadza, no to powinniśmy to zmienić. No i to jest ta cała idiotyzm tej prawicy i konserwatystów, że my się uginamy, mamy 10-9 ludzi, którzy chcą to i przychodzi jakiś gamoń, jeden i niższy to. Tak to się stało z choinkami w Ameryce. W Ameryce przychodził jeden do miasta i mówił, choinka mi się nie podoba w parku publicznym, zlikwidować ją. I co robiło 999 osób? Milczało po prostu i nie robili i zaczęli likwidować. I to wszystko pod konto rozdzielenia państwa i religii. Rozdzielenie państwa i religii to miało być takie, że państwo miało nie wsadzać nikogo do więzienia za to, że nie poszedł tej religii, to miało być takie, że państwo miało nie wsadzać nikogo do więzienia za to, że nie poszedł do zboru czy do świątyni i nie zmuszało. A teraz zrobili odwrotnie, że rozdzielenie to jest to, że nawet jeżeli ludzie chcą,
no to, państwo musi to zlikwidować. Także, cała ta polityka dzisiejsza, tej poprawności politycznej, tego oszukaństwa, tego zakłamania, tego braku wiedzy historycznej o inwazji muzułmańskiej na Europę i niezrozumienie tego, że te krucjaty to były po prostu reakcją, było reakcją na to, co się działo. Także Następny przypadek obłędu i nas lewactwa amerykańskiego i następny przypadek, kiedy konserwatyści przegrywają, kiedy cały ten rada nadzorcza tego koleżu katolickiego, oni tam się jakoś dogadają i po prostu popełniają samobójstwo, no bo zbierają teraz 400 milionów, jest kampania dla tych wszystkich absolwentów i oni są w trakcie kampanii zbierania pieniędzy. 400 milionów próbują zrobić, no bo ten Holy Cross się rozrasta, to jest dobra uczelnia, taka humanistyczna, niekoniecznie kształci księży. No i wszyscy ci absolwenci są wściekli. No i co się okaże? Okaże się, że za 20 lat kto będzie rządził Ameryką? No właśnie tacy ludzie, jak te dwie osoby, które napisały jakieś brednie w tej gazecie. No i w tej gazecie ludzie zaczęli się tłumaczyć. No i teraz chcą zmienić nazwę, maskotkę klubów, także nawet ta gazeta będzie zmieniona. Także jeżeli lubicie tego rodzaju opowiadania, historie, dawajcie łapki w górę, piszcie komentarze, subskrybujcie. Piszcie, jeżeli macie jakieś zainteresowania innego rodzaju. No i do zobaczenia. Na razie.